Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Tivur i witam was w Alanie Wake'u 2. Na dobry początek, w ramach transparentności, poinformować was chcę, że kluczyk do gry otrzymałem bezpłatnie od spółki Epic Games, aczkolwiek to by było na tyle, nie ma tutaj żadnych innych pieniężnych wynagrodzeń w grze, ale kluczyk otrzymałem. Tak więc dziękuję ślicznie Epic Games, a co do was, moi drodzy? Tak, kolejna gra zaczyna się w tej chwili na kanale. Alan Wake 2 to tytuł, którego nie sądziłem, że kiedykolwiek będę miał okazję ograć, ale jednak Remedy dowiozło i będziemy mogli poznać dalszą serię przygód naszego pisarza oraz nie tylko, bo postaci w tej grze są dwie. Jestem niesamowicie zahajpowany, nie oglądałem zbyt wielu rzeczy na temat tej gry, ale już pierwszy gameplay zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że wiedziałem, że muszę w to zagrać. No i czymże byłby rok na tym kanale bez jakiegoś horrorku? Mieliśmy tutaj rezydenty, nierezydenty w tym roku, no to teraz wchodzi Alan Wake 2. A że podobno poszli tutaj mocniej w motyw survival horroru, to ja już się potężniej boję, ale jakoś przez to razem przebrniemy. Szybkie wytłumaczenie, moi drodzy, tak wiem, to czwarta gra, która w tej chwili na kanale będzie, a w przyszłym tygodniu wchodzi piąta. Niestety jestem w tej chwili przeziębiony, tak więc jeżeli będę czasem tutaj kaszlał czy się wyciszał, żeby wysmarkać nos, wybaczcie. Ilość filmów jest w tej chwili ograniczona, bo chcę się wyleczyć, ale nie chcę zostawić was bez filmów, a jeżeli będę tak zasuwał ze wszystkim, to znowu skończy się zapaleniem krtani, jak to miałem po COVID-zie jakiś czas temu, chyba w zeszłym roku w okolicach Dying Light'a 2 czy tam Horizona. Dlatego lecimy na razie z wolniejszym tempem, ale spokojnie, niedługo zaczniemy nadrabiać i wszystko, co jest nieskończone, to się skończy. Ale Alan Wake 2 dzisiaj musi się pojawić, bo let's play'e to wyścig, plus chciałbym, żebyście wiedzieli, że będziecie mogli zaznać tej przygody u mnie. Dlatego, moi drodzy, zostawcie lajka, jeżeli jaracie się na serię. Dużo osób się często interesuje tym, czy ta gra jest wybrana. O, gramy na PC-cie, jak zresztą widzicie teraz po tej pięknej myszce. Gramy też na najwyższych możliwych ustawieniach graficznych, jakie pozwoliły mi tutaj wrzucić, z lekkim DLSS-em, ale bez generacji klatek. Path tracing, ultra detale, wszystko. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze funkcjonowało. Wyłączyłem też nagość, tak więc proszę mnie tutaj nie prosić o żadne dodatkowe pikselowe cycki czy dupy, ponieważ już w pierwszej scenie się pojawiają. Dlatego je wyłączyłem. Normalnego rozmiaru napisy, bo wydały mi się być najbardziej okej. Okay. I to tyle. Odpalamy nową grę, nie mogę się trochę tej przygody doczekać i trochę też walę w gacie. Mamy pulsometr tutaj oto widoczny z mojego zegarka, więc nowa gra na normalnym poziomie. Mam nadzieję, że nie będę zmuszony do przejścia na fabularne, ale wiecie, jak to ze mną bywa. Mylę latarkę z lornetką i mylę jakiekolwiek przyciski na moim padzie. Na razie mam pada, ponieważ nie mam zbyt zaawansowanej walki, ale zobaczymy, do czego mnie ten tytuł zmusi. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Alan, czy mi się wydaje, czy to ty jesteś autorem tej historii, a teraz będziesz nagle mówił, że zakończenie nie jest takie, jakie ci się podoba? Halo, to nie ty klepiesz to cały czas na swojej magicznej maszynie? To nie ty wpieprzasz wszystkich w te dzikie przygody? Jasne, przejmuje nad tobą kontrola jakaś demoniczna siła prosto z piekieł, ale come on! No nic, zobaczymy, w którą stronę się to pociągnie. A odpaliłem sobie tylko ten króciutki początek, dlatego zobaczyłem to, co widzicie teraz i ucieszyłem się, jak zobaczyłem opcję wywalenia na gości. Niestety gra ma trochę glitchy / bugów, na przykład te napisy, widzieliście, nie są perfekcyjnie zsynchronizowane, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle idąc w przód z tą gierką. Nagi grubas wychodzący prosto z jeziora. To niekoniecznie jest pierwsza rzecz, którą spodziewałem się zobaczyć, kiedy odpalę ten tytuł, który jest o pisarzu, którego historię w Bright Falls, czy gdzie on się tam znajdował, nagle okazało się, że trafiają do prawdziwego świata. No ale cóż, mamy co mamy, moi drodzy. Mroczne miasteczko i wiecie co? Nieprawdopodobną grafikę. Naprawdę mam nadzieję, że dane nam będzie się cieszyć w miarę płynny sposób tym wszystkim. Wow.
Zajebiście! Widzą grubego, nagiego człowieka, który wytaszczył się z... Przepraszam, z jeziora? Jeden się pyta, co jest, a druga osoba od razu po prostu pogania, żeby stąd wydupcać? Come on! Może trochę pomocy? Może trochę jakiejś, nie wiem, współczucia? Chociaż gram? Gram czegokolwiek by mi się teraz przydał, patrząc na mój stan. Nie wyglądamy, jakbyśmy byli, nie wiem, zdrowi. A tak więc cóż nam pozostaje, jak nie taszczyć się dalej przez ten las i słyszeć różne dziwne dźwięki. Dobra, głośność na maksa. Jeżeli mam tutaj drzeć pałę do mikrofonu, to zrobię to w tej chwili. Znaczy, w tej chwili oczywiście, jeżeli będzie to wymagane i sensowne. O, paprocie wszędzie, leśne podszepty. Nie zapowiada to absolutnie niczego dobrego. Moje tętno... Ja jebie jeleń! Moje tętno całkiem wysokie, ale to pamiętajcie... Że nie tylko... Jumpscary to mogą powodować, ale też po prostu cienki stan mojego organizmu obecnie przeziębionego. Świetnie, wrzesz... drący pałę Alan Wake pojawia się nam na środku ekranu. Ewidentnie mam wrażenie, że odgrywamy jedną z jego historii w tej chwili. Zresztą chyba cała ta gra to będzie odgrywanie jego historii. Ale dobra, nie będę tutaj gdybał. O, szybsze poruszanie się, tak, dobra. Spalmy trochę tych kalorii. Może się odgrubasimy, zanim spotka nas zapewne jakiś niecny los. I żeby nie było, ja też się tutaj uważam za grubszą osobę, tak więc mam prawo tak mówić. O, ty kurwa! O, hello, kolego? Okej, dobra, na razie jest nieźle. Jak my w ogóle się prezentujemy? No bardzo cienko. Twarzy naszej nawet nie widzimy do końca. Hello! Wydawało mi się, czy on miał rogi na głowie. Ja jebie. Z kim teraz będziemy mieli tutaj do czynienia? Nie wiem, czy się chcę przekonać, ale coś czuję, że będę musiał się przekonać. Dobra, muszę sprawdzić, czy nagranie dobrze działa. Dobra, wszystko jest git. To wcale nie była metoda radzenia sobie z tym strachem, który cały czas mnie teraz otacza. Staram się tutaj trzymać w miarę klimacik z mało rozświetlonymi lampami, głośną grą na moich słuchawkach, ale jedynym, co mi tutaj może towarzyszyć, to jest mój własny głos. Zapewne gdybym grał w to sam, a nie wiem, czy bym to kiedykolwiek zrobił... to bym zapewne, nie wiem, puścił sobie jakiś serial obok. Kurwa, co się tutaj dzieje? Światła rozstawili? Chłopaki, piknik jakiś? Wydupcam stąd! Halo? Kurwa, strzelają! Strzelają do grubasa! Dźgają go? Okej. Co się tutaj dzieje? 2061, co to jest? Jesteśmy kultem drzewa? Jakiego drzewa? Mam nadzieję, że orzeł. Nie, to są ludzie w maskach. Jacyś... Kto to kurwa jest? Co to? Lasołazy? Turyści? Co się tutaj odwaliło? Ja pierdolę! Kult drzewa? Jakiego drzewa? Co się chyba z napisami zjebało też? Raczej nie powinno to wisieć tutaj tak długo. Złapali mnie... W ogóle dlaczego wyszedłem z jeziora? Wyglądałem, jakbym już martwy tam po prostu się wytoczył. Otworzyli mi klatę serducho, chyba moje leżało obok, czy mi się wydaje? Napisy nie powiedziały, ale oni mówili, że gdzie jest reszta czegoś tam... Ale chyba ktoś ich wystraszył, nie wiem, nie zdążyli, nie skończyli tego, co chcieli zrobić? Okej. Mocne otwarcie, plus jeden, nic nie rozumiem. Kult drzewa, ludzie w maskach, cieniste o aury i otoczenie, wycinanie serca i odkładanie go grzecznie obok. What the fuck? Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. Mordercują! What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too.
And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Mała córka. Jakie bezczelne dziecko w ogóle. No, mamuśka, trzeba było nie pracować, to bym se nie oglądał serialu bez ciebie. Do adopcji. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Ach tak, klasyczni detektywi FBI. Kawa zamiast wody. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Casey nie wygląda na gościa, który jest specjalistą w rozchmurzaniu innych. Plus gdzieś widziałem w recenzjach, nie śledziłem ich za mocno, poza tym, że naprawdę wysokie noty lądują, że są bugi i pewne problemy. I tu już widzę, że się głos nie zgrywa z ustami, ale mam nadzieję, że to taki pojedynczy przypadek tylko jest. No dobra, leśne przygody. Jak się nazywa nasza bohaterka? Saga? Ale jak się to czyta? Saga czy Seija? Saja? There's the car. So where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Zaproszenie. Zeżarty przez niedźwiedzia, pokrojony przez kult drzewa. Ciekawe jestem, czy rodzaj drzewa ma jakieś tutaj większe znaczenie. Mapa! Before we get swallowed up by the trees. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. Oh. Could be our deputy. Kogo my tam mamy? Zastępca? Co my tutaj mamy? Mapa? Mapa, która musi się załadować. Okej. Ty, ale mapa migry nie pauzuje. Dalej tam gadają w tle. Nie. A ta pauza pauzuje. Dobrze. Czasami dla własnej psychiki dobrze jest sobie spauzować gierkę, kiedy się coś złego dzieje. Dobra, nie wnikajmy za bardzo na razie w interfejs. Wniknijmy w fabułę. Gęstość tych paproci. Sheriff Baker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leaving this case. Ojej, a gdzie jest dziadyga, który mi ją zaparzy? Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that... Where are those damn feds gonna show up, Mulligan? Federal agent's right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. Przełączcie się może na pusz tu tok, chłopaki. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Opcje dialogowe, to mi się podoba. Were there any witnesses? Yeah, couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. That we have anything against city folk, right, Thornton? Strasznie entuzjastyczny. But don't worry, Sheriff Breaker took him back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. To wygląda na jakiegoś świeżaka, ale kurwa, wiem już, byłem przekonany, że twarz tego naszego partnera kogoś mi mega mocno przypomina, a to przecież jest twarz Maxa Payna. To jest chyba nawet to samo studio, przecież Remedy wydaje mi się zrobiło Maxa Payna, to jest jego twarz, wiedziałem, że skądś go kojarzę. Ty, jeszcze coś mogłem z nim przegadać, halo, z powrotem! Ty, mogę wrócić? Nawet że swobodnie mogę się poruszać. Gra podobno troszeczkę odeszła od liniowości, są większe, otwarte obszary. I was getting to that, Thornton. Kradnie mu cały tutaj światło reflektorów. Some, organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Jak większość organów, albo nawet i wszystkie. No
Dobra, okej. Okay. Serduszko wycięte, obok położone, przeniknęliśmy przez Maxa Payna. Piękny widok. Nie bez powodu wyszliśmy z tego jeziora. Każdy by chciał tam sobie wskoczyć. Możesz otworzyć tablicę dochodzeniową w miejscu umysłu. W mie... The mine place. Ooh, jak pałac myśli. A, pamięci, kara. To sift through clues and work the case. Building the mine place again for each case. Using each field office as a model in my head. Oh. To nasza saga to chyba jest taka trochę akustyczna. Jakby słyszałem o motywach pałaców pamięci, budowanie takiej struktury wewnątrz naszej głowy, żeby umieszczać informacje w odpowiednich komnatach czy pokojach. Ja nigdy akurat z tej taktyki nie skorzystałem, jeżeli oglądacie moje filmy, wiecie, że mój pałac pamięci można by raczej nazwać kanciapą pamięci, to taką zajebaną syfem, że nic się tam znaleźć nie da, a tato sobie całą tutaj normalnie... Mam wrażenie, taką lokację górską wytworzyła. Czyżby to była Logan, nasza córka i być może nasz mąż w domu? Albo to jest nasz partner? Nie jestem do końca pewien. Kurwa, zaawansowana miejscowa, ale dobra. Chodźmy do tablicy dochodzeniowej. Widzę, że też mamy naszą mapę obszaru tutaj. Domyślam się, że tych map będzie może nawet więcej, ale sprawdźmy tablicę. Okej. Czyli do tej pory były trzy, a teraz jest czwarte. Tablica dochodzeniowa jest techniką umysłową, dzięki której saga może analizować wskazówki i prowadzić śledztwo. Może używać prawej gałki, żeby się rozglądać, LTTT, żeby przybliżać, albo kursory możemy kręcić. Może swobodnie przyjrzeć się tablicy. Ho, ho, ho! To mi się podoba. Tak słyszałem właśnie, że tutaj nawet dostałem taki mały guide na początku, żeby zawsze pamiętać o przypinaniu nowych wskazówek, żeby prowadzić do przodu te nasze śledztwa. Więc podoba mi się to, że oprócz tego, że będziemy mieli tutaj absolutny, kurwa, horror i brutalne męczenie mojej psychiki, to mamy ten jeszcze element detektywistyczny. Dobra, confidential. Coś tutaj mamy ciekawego? Nie za bardzo. Chyba akta sprawy. W okolicy miasteczka Bright Falls doszło do serii morderstw. Ustalenie, co je łączy, pomoże nam znaleźć zabójcę. Metoda zabójstwa. Tutaj coś się pojawiło? Nie, to było to. Drobne podobieństwa w morderstwach, opuchlizna jedynym, co łączy wszystkie ciała, ale nie przyczyną śmierci. W nawiasie uraz klatki. Pośmiertny kontakt z wodą... Metoda zabójstwa. Posiniaczone nadgarstki i nogi. Dwie ofiary były posiniaczone, skrępowane, związane lub spięte pasami. Ostatnia ofiara zginęła na skutek poważnego urazu klatki piersiowej. Pasuje do ofiary z 2018. Trudno to potwierdzić z uwagi na stan zwłok. I zwłoki są napuchnięte, co wskazuje na utonięcie, ale tylko jedna ofiara została znaleziona we wodzie. Profil zabójcy. Ofiara numer 3 była pokryta nieczytelnymi tatuażami. Może to wiadomość od zabójcy albo ich sztuka. To, że zaczęliśmy teraz oglądać Detektywa pierwszy sezon, tak więc powiem wam, sztuka mordercy pod postacią przyozdabiania ofiary, chyba pospolity motyw. Pomijając ich zaginięcie w 2010 roku, ofiary na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego. Wydaje mi się, że gra się w 23 dzieje, więc zaginęły w 2010 roku i co? I znaleźli je w którym? W 2018? Wszystkie zaginęły i tam się pojawiły po latach? Nie mają nic wspólnego. Zabójca może być sportowcem lub myśliwym. O, nie jestem pewien. Widziałem, jak rozkrajowują tą naszą obecną ofiarę i nie wyglądało to na zbyt profesjonalne karwowanie. Wszystkie ofiary zgłoszone jako zaginione w 2010, nic innego ich nie łączy. Czyli spędzili tutaj lata, zanim znaleziono ich martwych? Zgłoszono w 10, znaleziono w 12, pochowana w płytkim grobie, dentysta rany kłute. Ta znowuż znaleziona w 18, brakuje niektórych narządów, drapieżniki. Stan zwłok nie pasuje do 8 lat spędzonych w jeziorze. No właśnie, to że raczej by byli roztopieni potężnie. A ten znaleziony 2 tygodnie temu, po 13 kurwa latach, what the fuck? Dobra, to wszystkie ślady, jakie na razie mamy. Wychodzimy, wychodzimy. Tak, to już zauważyłem, że mi się gra nie zatrzymuje. Bardzo bolesne. Nie mogę się doczekać, aż będę sobie łączył wskazówki, wbijał pineski i nagle wpierdol! Powiem tak, no Casey, nie powiedziałbym, że jesteś takim piwniczakiem, że zbyt duża ilość nieba wpływa na ciebie negatywnie, ale wiesz co? Jestem w pewnym stopniu w stanie zrozumieć. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson.
umierają w brutalnych cierpieniach. Nie wiem, czemu ta brutalność cały czas mi do głowy przychodzi. No ale widzieliście, co zrobili napuchniętemu grubasowi. No dość brutalnie go potraktowali. Czemu się coś z nogą właśnie stało, czy mi się wydawało? Dobra, panie Max Payne, Casey Anderson, czy jakkolwiek się tam nie nazywał. Nie, Casey jakoś inaczej, my jesteśmy Saga Anderson. Ale raczej się będę trzymał po prostu imienia Saga, bo jakoś tak przyjemnie się wymawia. Co my tutaj mamy? Ta potężna góra w oddali to nic innego jak Mirror Peak, charakterystyczny punkt orientacyjny wznoszący się nad Cauldron Lake. Pod odpowiednim kątem jej piękna sylwetka widoczna będzie na spokojnej tafli jeziora, odbita w całej swej odwróconej okazałości. O, coś czuję, że jezioro tutaj będzie bardzo kluczowe. Jeżeli faktycznie tutaj jakoś te ofiary się łączą właśnie z jeziorem, nasza obecna ofiara, którą przez chwilę kontrolowaliśmy, wylazła z tego jeziora jakby nigdy nic, bardzo wydawał się być też zagubiony. I szczerze, jak tak na niego popatrzyłem, to był... No nie miał koloru żywego człowieka, raczej taka sinina u niego królowała. Tak więc nie wiem, jakby spodziewam się absolutnie wszystkiego po tej historii, więc dawno zaginieni, utopieni, umieszczeni w jeziorze ludzie, którzy po 8-13 latach wychodzą z niego martwi, albo ożywieni, no to powiem wam, nawet bym się nie zdziwił. Umysł Alana, który tworzy prawdopodobnie historię, którą właśnie odgrywamy, jest mocno jebnięty. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. No, coś czuję, że tutaj to miasteczko jest na tyle małe, że lokalne władze nie do końca potrafią sobie poradzić z okultystyczną serią morderstw. I to jeszcze związaną z ludźmi zaginionymi dawno temu. Thornton wydaje się być tutaj nie dość, że takim małomiasteczkowym zastępcą szeryfa, to jeszcze, nie wiem, świeżakiem? Ojej, jaki on podekscytowany, rozentuzjazmowany. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Okej, a mogę sobie wejść do sklepu? Dostanę tutaj jakąś formę światła? Możesz użyć, żeby aktywować latarkę. Let's go! Proszę, proszę, piękne światło latarki. Co w środku? Monday. Poniedziałek, 3 września. Widać jakąś podejrzaną aktywność. Terenowy myślał, że widzi jakiś ruch w krzakach. Były tam ślady stóp, ale terenowy część pozaciera. Uwaga do siebie, do szkoły terenowego. 4 nic wartego zgłoszenia, jakieś zwierzęta. 5 myśliwi na zewnątrz po zmroku. Kłusownicy. Było słychać jakieś strzały, to nikt z naszych zamierza mieć oko na tych ludzi. Okej, notatki notatkami. Ale już nie mogę się doczekać latarki. Latarki, ciągle kurwa obecnej latarki. I wielokrotnego mylenia ją z lornetką. O, zamknięte pomieszczenia. No to wyważamy drzwi! Jesteśmy, kurwa, FBI! Możemy wszystko. Wszystko, na co mamy tylko ochotę. Co mamy tutaj przy stole? Coś ciekawego? Zbierz. Dużo rozłożonego na stole. Czego? Co ja w ogóle zebrałem w tej chwili? Coś do tego mojego pałacu myśli? Nie wiem, ale przebadajmy sklepik w takim razie. Żadna poszlaka nie może umknąć naszej detektywistycznej uwadze. Ale to chyba tyle by było, tak patrząc po tym, że znaczki się kolejne nie pojawiają. Dzień dobry, idziemy dalej. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? O, powiem wam, no. Piękna ta ekipa szeryfa z tego miasteczka. Wątpię, żeby byli zbyt pomocni, jeżeli chodzi o rozwikłanie całej tej sprawy. No ale cóż, taka już jest ta kolejność władzy. I te paprocie na ziemi. Nie wiem jak wy, ale moim zdaniem ta gra jest absolutnie, kurwa, piękna jak na razie. Oho, ależ go rozkroili, Jesus. Okej. Let's start by examining our guest of honor. Oh, Jezus Maria. Does this fit the MO of the previous murders? Badamy ciała, pani detektyw. Ritualistic. Odblokowano pierwszy kluczowy obraz. Możesz umieścić go na tablicy w miejscu umysłu. Uuu! Krzyżak w górę pozwala sadze przejrzeć aktywne wskazówki. Za pomocą X-a możesz wybrać kluczowy obraz, umieścić go na tablicy dochodzeniowej. Boom, wskazówki. Miejsce zbrodni, Cauldron Lake, boom, umieszczamy... O, otwieramy nową sprawę.
Coś czuję, że miejsce się nam szybko na tej tablicy skończy. Umieszczenie kluczowego obrazu rozpoczyna nowy wątek śledztwa. Kontynuuj. Kluczowy obraz pozwala sformułować nowe pytanie. Zadanie można przejrzeć na tablicy cele. Zbadaj miejsce zbrodni. No dobra, bardzo chętnie. Wyjdźmy za tym i badajmy. Ciałko. Mówiłem, że serduszko leży obok. Okej, czuję się, jakbym grał w taką mobilkę na Facebooku z szukaniem tam śladów na miejscach zbrodni. Tutaj mamy akurat 3 do znalezienia. A, no, te pasy transportowe, jak rodem z jakiegoś traka czy tira wzięte. Układamy? Układamy. Nowo odkryte wskazówki mogą być umieszczane na otwartych pytaniach. Czy pasuje do poprzednich zabójstw? No dobra, ciężki uraz klatki piersiowej. Przypinamy! To pasuje do poprzednich zabójstw. Pasy ładunkowe. A pasy? Siniaki sugerują, że ofiara żyła, kiedy została skrępowana. Czyli wyszliśmy żywi z tego jeziora, kurwa! To pasuje do pozostałych spraw. A na końcu serduszko. Musimy to na pytaniu umieścić. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Wskazówki odpowiedziały na otwarte pytanie odblokowały dedukcję. W toku śledztwa odblokowujesz nowe pytania. Aktualizujące listę celów. Możesz sprawdzić cele, dowiedzieć się więcej o ofierze i dowiedzieć się więcej o zabójcy, co? No dobra, mamy tutaj pytanie o zabójcę i mamy pytanie o ofiarę. Porozmawiaj z kimś, znajdź dowód. Porozmawiaj? O, czyżbym mógł też wskazówki zdobywać gadając? Who killed him? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Okay. I haven't heard a word about him since. Czyli też w 10. Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ha. Huh. Okay. Mordo, znałeś go? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Huh. Okay. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Muszę sobie obejrzeć jakieś podsumowanie fabuły pierwszego Alana Wake'a, co tam się dokładnie wydarzyło, bo niewątpliwie 2010 to jest czas akcji poprzedniej części gry. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Okej, czyli zabili mu partnera, oszalał, wyjebali go, przyjechał tutaj, zniknął, a teraz nagle pojawił się martwy na plaży, przyszedł tutaj i czekali na niego ewidentnie, światła były tu rozłożone, wycięli mu kurwa serducho i kto wie co jeszcze by zrobili, tylko że ktoś im przeszkodził ewidentnie. Dobra, tablica umysłu, akustyczne łączenie w takim razie. Ty, mamy 2 poszlaki. No to coś na temat ofiary. Wierzę, że Casey ma nosa do ludzi. Wygląda na to, że nasza ofiara nie była psychicznie stabilna. No i jeszcze mamy samą naszą ofiarę. Trochę mniej napuchnięty niż go kojarzę. Ostatnio widziany 13 lat temu w Bright Falls. Okej. Okay. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. No dobra, to dowiedzmy się czegoś na temat tych wszystkich zabójców. Tutaj jeszcze coś mamy. No, spodziewałbym się. Aha, w takim sensie. No dobra. Myślałem, że tak po prostu stwierdza. No, kurwa, pocieli typa i coś dużo tej krwi tutaj. Ale nie, chodzi o to, że tu go zabili. Multiple killers? A nie pokroili i dopiero przynieśli. Paru zabójców. Tutaj jeszcze coś w ogóle mamy. Buteleczki jakieś. Halo? Tyryryry. Statyw? What the fuck? Nagrywali to sobie? Pato influencerka idzie naprawdę za daleko. They spent time here. Waiting. I think that's everything. Cholera, podoba mi się to dochodzenie, łączenie tych wszystkich poszlak. No dobra, Casey, pozwól, że tutaj troszeczkę podochodzę w takim razie w mojej głowie. Ach, dziwnie to brzmi.
liczne ślady stóp zabójcy, czyli że było ich więcej. No to już widzieliśmy w wykonaniu naszego spuchlaka? Niech będzie. Obfite rozbryzgi. O, proszę. I od razu mamy nasze pozostałe poszlaki. Z premedytacją czy spontanicznie? Kurwa, czekali tu na niego, rozstawili światła. No w sumie może statywy były do świateł, a nie do kamery. Nie wiem, czy umieliby to nagrywać. Chociaż nie wiem, czemu w ogóle to robili, więc nie będę może aż tak gdybał. I obserwowali to miejsce, popijali zimne piwko, czekając na naszą ofiarę. To ja myślę, że to jakieś takie chore, po prostu pojeby oddane swojemu kultowi drzewa. A oni tutaj imprezkę sobie robili, zanim nie przyszedł nasz kolega. I ewidentnie wiedzieli, kiedy przylezie. Czyżby z maszynopisu Alana? They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Ofiara przyszła z... Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece wait, together. Wait, wait. Czy my jesteśmy dodatkowo empatem? Holy shit! Profilowanie? Poczuć to, co czuły te ofiary? Okej. Okay. Nie najgorsza mama. To naprawdę sobie to dziecko na wredną, małą mędę wychowaliśmy. Ale w sumie może to jej da jakieś bonusy w życiu. Profilowanie. Dzięki intuicji można odkrywać nowe wskazówki poprzez profilowanie podejrzanych ofiar. Uuu, mord rytualny. Lights are off, but somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale, a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Wow, niesamowicie zaawansowana rozkmina jak na naszą obecną dostępną ilość informacji. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Okej, okay, dobra, mamy supermoce. Nie ma innego wytłumaczenia tego, co się w tej chwili stało. Ona ma jakieś umiejętności, bo żadna normalna pani detektyw, nawet z FBI, by nie rozkminiła czegoś takiego, myśląc o ofierze i o tym, co zobaczyliśmy. No dobra, niech będzie, jesteśmy super empatem. Czuję, że Nightingale wyszedł z jeziora. No cóż, biorąc pod uwagę, że ona może być główną bohaterką tej historii, nawet bym się nie zdziwił. No dobra, wyempatowaliśmy informację. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Lead the way, hombre. Well, I'll just wait here. Dobra, Thornton, pobujaj się tutaj z tym napuchniętym, rozciętym ciałem. Na pewno się będziesz dobrze bawił. A my lećmy zatem przed siebie. Powiem tak, Alan Wake 2. Dobra, chuj, niech se gadają. Happened at the lake. I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter, safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Nie mamy... It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Damn! Jesteśmy jak Staś i Nel. To get out more. Tylko przynajmniej żadne z nas chininy nie potrzebuje. What the fuck? Ale tutaj mamy jakiś znak. Witch's Ladle. O, opowieść jakaś.
Dziwne echo naszego morderstwa. Witch's Ladle. Nie ma nic tajemniczego w tym, że Cauldron Lake zawdzięcza swoją nazwę kociołkowatemu kształtowi, a jednak na temat tego jeziora krąży wiele tajemniczych opowieści o tym, że stanowi posępne wrota wiodące do zaświatów, albo o wiedźmie, dla której jezioro było tak naprawdę kotłem. Legenda głosi, że gdy dama ta odrzuciła zaloty lokalnego szeryfa, oskarżył ją o to, że rzuciła na niego urok. Została utopiona, lecz z upuszczonej przez nią chochli wyrosło dziwne drzewo, które zostało nazwane Witch's Ladle, czyli chochla wiedźmy. Kobieta wróciła później, by dokonać zemsty na swoich oprawcach. Jeśli nie była wcześniej wiedźmą, to na pewno wówczas się nią stała. Zabiła szeryfa, topiąc go w jeziorze. Następnie wycięła mu serce i zamknęła je w pudełku. Serce to pozwalało jej wzywać go z głębin jeziora, by mścił się w jej imieniu, a przynajmniej tak głosi legenda. Strasznie pojebane i straszliwie się to łączy z tym, co już wiemy i słyszeliśmy. Kult drzewa, no niewątpliwie tego drzewa, chociaż kto wie, może inne pojebane drzewa też tu są. Wycinanie serca, jezioro. Wszystko tutaj, każda z tych rzeczy jest, wiecie, to są główni bohaterowie tej opowieści. Ale zobaczmy, co mamy tutaj. Ślady! Ale jakie pojebane ślady, wręcz jakby były wypalone na ziemi, jak w Death Stranding. Co mamy tutaj? U góry mamy... ślady. A tutaj? O! Czy mi się wydaje? Załamania rzeczywistości i ewidentnie strona z maszynopisu. Aha, no to nic tu więcej nie mamy. O, podnosimy, okej. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Ciekawe, kto to napisał. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? To wręcz brzmi jak groźba skierowana w ich stronę. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Okay. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Oj, Saga, ty jeszcze nie masz zielonego pojęcia, co oznacza ta kartka. Dobra, tablica dochodzeniowa. Widzę, że to mogę ty. A tutaj coś jeszcze? Profilowanie. Nightingale. Strona. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Czy my będziemy wyciągali z trupów strony manuskryptu? Aha! Dobra, tutaj mamy nasze strony, jeżeli chcemy je sobie później poczytać. A tu mamy wskazówki, dobra. Ślady stóp zatem. Ofiara przyszła z jeziora. Trop się urwał. To też tutaj podepniemy. No podejrzane, bo my tak sobie raczej na lajcie szliśmy. Tylko czy to oznacza, że nie wiem, zawaliło się to, co było pod tym drzewem, a może niby wyszliśmy z jeziora, ale tak naprawdę bardziej wyszliśmy z tego drzewa, skoro kult drzewa. Nightingale nosi w sobie coś ukrytego. No jeszcze to, wydawało się, że te słowa są wiadomością, ktoś z nami pogrywał. Ha, to wygląda jak taki nasz komentarz do strony, którą znaleźliśmy. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Holy shit, idziemy grzebać w trupku? Dowiedziałam się wszystkiego, muszę zabrać ją na oględzin do miasta. Do miasta, come on! Casey naprawdę pierdolca musi dostawać, kiedy widzi, że my po prostu sobie stoimy w miejscu, oczy nam się wywracają białkami wręcz na wierzch i nagle wychodzimy z takimi wnioskami. I believe it.
But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Powiedziałbym, że raczej wolałabyś tego nie czytać, ale z drugiej strony może lepiej wiedzieć, jakie rzeczy mogą się nam przydarzyć. Gorzej, jeżeli będziemy znajdowali tylko strony, które opisują rzeczy, które do tej pory zrobiliśmy. Ciekaw jestem, w jaki sposób w ogóle dojdzie tutaj Saga do wniosku, że to nie jest zwykłe, kurwa, obycie obserwowanym i opisywanie tych wydarzeń, tylko coś o wiele bardziej magicznie nikczemnego. Deputy. I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Deerfest? Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the O'Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Oho, oczywiście, że będziemy mieli motyw. Otwartych obszarów, skrótów, kluczy, nowych drzwiczek. No dobra, żegnaj panie Robercie Nightingale, zobaczymy się w kostnicy. Idziemy kroić zatem. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. No tak, kawa. Policjanci, ludzie z FBI, detektywi, oni wszyscy powinni mieć taki odpowiednik tego hełmu do browarów, tylko że zamiast browarów mają kawę. Ciągły bezpośredni dopływ kofeiny. Murders aside, pretty woods, cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Kurwa, wyobraźcie sobie, że żyjecie sobie w małym miasteczku, od 7 pokoleń wszyscy w waszej rodzinie byli jakimiś tam małomiasteczkowymi szeryfami, radzili sobie z pierdołami, tutaj o, ktoś tam najebany wysikał się na znak drogowy i to tak, na jego górną część, do tej pory nie wiedzą jak to zrobił, tutaj może ktoś coś ukradł ze sklepu, a tutaj nagle seria 4 kompletnie niewyjaśnialnych, brutalnych morderstw, popełnionych bez żadnego sensu, serca wycięte, a wy jesteście tylko małomiasteczkowym durnym zastępcą. Tam coś mamy ciekawego. Tutaj jest coś, co wygląda, jakbym w ogóle mógł, nie wiem, zaatakować, postrzelić, ale nie mam dostępu do broni żadnej. Na razie. Za to tutaj coś akurat mamy. To się nie dziwię, że oni kompletnie nie ogarniają. Kids lunchbox? O! Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Wytyfy, przepraszam, czy jakby ktoś nam zostawia tutaj prezenty? Co to ma być? Igrzyska śmierci? Patroni nam wysłali jakieś bajery? Co to jest? Fragmenty maszynopisu. Okej, okay, pudełko się nazywa. Fragmenty mogą być używane do ulepszania broni! Ha, ha, ha! W naszym miejscu umysłu. Zaraz potem jak się załadują tekstury. Tylko jak to dokładnie działa? A to jest waluta po prostu. Mam 2 sztuki na razie, a potrzebuję tam 12. Traf 2 razy w głowę, żeby ogłuszyć na dłuższy czas. Powiększa magazynek. Tutaj przytrzymaj, żeby aktywować ogień ciągły. O nie, ja podziękuję za ogień ciągły. Ale więcej kuli znowu w łeb, to może się akurat przydać. Ale tak jak mówiłem, na razie gram sobie na padzie, bo się dowiedziałem, że dual-sensowe adaptacyjne triggery działają na PC-cie, chociaż na razie żadnej kurwa wibracji jakoś nie czuję. Tak więc nie jestem pewien, czy to funkcjonuje. Ale... no cóż... Nie ukrywam, że jeżeli zrobi się za ciężko, za grubo, jeżeli klimat będzie mnie dobijał, a moje umiejętności spadną, no to zawsze mogę sobie przeskoczyć na tryb fabularny i mieć wyjebane, żeby po prostu poznać historię, ale na razie jeszcze jakieś wyzwanie sobie tutaj chcę zaoferować, więc trzymamy się typowego, standardowego poziomu trudności. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. Casey, Mordo. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Cóż, to jest nasza obecna teoria. Kto wie, może gdyby im nie przeszkodzono, to jednak by zdupcali z tym sercem i zrobili z nim coś innego. No ale nasze empatyczne umiejętności pozwoliły nam rozkminić, że on nosi coś w swoim sercu.
Nieprawdopodobne. Ile ona pojebanych spraw już, gdzie będzie ten? Tam jest, widzę, jakaś ścieżka, tam to gdzieś dalej w las, to chyba tam będzie parking. W jakich ona popieprzonych sprawach brała udział, że przyszło jej do głowy, że mogli mu wyciąć serce, żeby wcisnąć tam coś innego? Nie mam zielonego pojęcia, ale dobra, oddajmy się w jej ręce, jej genialnego akustycznego umysłu, który nas poprowadzi. Dobra, Max Payne, lecimy. Coś czuję, że ta historia skończy się tragicznie, co najmniej dla jednego z nas. Jednego? No tak, jednego z nas. Nie mogę tego manuskryptu z mojej głowy. Nie widziałem killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Okej, czyli saga należy do tych detektywów, których po prostu jara dobra zagadka. Aczkolwiek, żeby to się nie skończyło tak, że zagadka będzie aż za dobra albo zbyt popieprzona. No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Muszę się przyznać, wymagania dla tej gry są kosmiczne, ale jak na razie udaje się nam grać w całkiem przyzwoitej płynności. Ten to tylko by kawę chlał. Ale musicie przyznać, wygląda ta gra przepięknie. Mimo całego DLSS-a i tak dalej, innych technik, które po prostu mają ulepszyć działanie tego wszystkiego, wygląda to przecudownie. Postaci ruszają się w taki mega płynny, ludzki wręcz sposób odbicia, refleksy tego wszystkiego na wodzie. FPS-y dla technicznych ludzi w tej chwili na moich ustawieniach, no ale ja mam 4090, to są okolice 75, 7, 80. Tak więc powiedziałbym, że jest naprawdę całkiem nieźle. Moi drodzy, kończymy ten odcinek, nie chcę za bardzo forsować mojego gardła, żeby tutaj grać i nagrywać w nieskończoność, żeby się to źle nie skończyło, ale mam nadzieję, że się wam podobało. Jak na razie, ja jestem bardzo zaintrygowany, gra przykuła moją uwagę, ale zobaczymy, czy wbije mnie później w ziemię, mam nadzieję, że tak. Tak więc horrorek na jesień się znalazł i mam nadzieję, że jak tylko mój stan zdrowia się polepszy, to wrócimy do 3, może 4 filmów dziennie, żeby każdy był usatysfakcjonowany tym, co ma ochotę oglądać. Dzięki wielkie, łapa w górę i dziękuję jeszcze raz Epic Games za dostarczenie mi bezpłatnie gierki, żebym mógł ją wam pokazać. Trzymajcie się.